Sąd utrzymał wyrok w sprawie tragicznego wypadku pod Sejnami, w którym 5 lat temu zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. W miejscowości Pawłówka na prostym odcinku drogi osobowy Hyundai wjechał wtedy w grupkę rowerzystów. W wyniku zdarzenia zginęli 6-letni chłopiec, 16-letnia dziewczyna i 44-letni mężczyzna. Za kierownicą samochodu siedział 22-latek z Warszawy. Sąd w Sejnach uznał winę kierowcy, który prowadząc pod wpływem marihuany przekroczył dozwoloną prędkość jadąc 148 km na godzinę i skazał mężczyznę na 8 lat więzienia. Sąd zdecydował też, że skazany musi zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia pokrzywdzonej kobiecie, która w wypadku straciła syna i męża oraz prawie 200 tysięcy złotych zakładom ubezpieczeniowym, które wypłaciły odszkodowania. Mężczyzna dostał też 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Obrońca odwołał się od wyroku. Kwestionował ustalenia sądu. Sugerował, że nie ma dowodu, aby oskarżony kierował po narkotykach, a rowerzyści przyczynili się do swojej śmierci tym, że byli nieoświetleni i jechali jezdnią zamiast poboczem. Dziś sąd okręgowy w Suwałkach utrzymał wyrok w mocy. Sędzia Marcin Walczuk w uzasadnieniu wyjaśnił, że ustalenia sądu pierwszej instancji były prawidłowe, a wyrok sprawiedliwy. Narkotyki potwierdziły bowiem odpowiednie badania, a świadkowie zeznali, że cykliści jechali prawidłowo i byli oświetleni. Natomiast trawiaste pobocze wykluczało możliwość poruszania się rowerem poza jezdnią. Kierowca samochodu, który nadjeżdżał sprzeciwka, widział rowerzystów, którzy poruszali się prawidłowo, kolumna była oświetlona z tyłu i pierwszy z rowerzystów w swoim rowerze również posiadał oświetlenie. Ja jechał tą drogą w jedną stronę, później zabrał swoją dziewczynę i wracając właśnie byli oni świadkami tego nieszczęśliwego zdarzenia. Więc sąd te opinie biegłych prawidłowo zestawił ze zeznaniami świadków i wyprowadził prawidłowy wniosek co do winy oskarżonego. Tutaj nie było najmniejszych wątpliwości. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony prowadził auto pod wpływem narkotyków, na dodatek z brawurową prędkością. Skutek jego zachowania był tragiczny. Śmierć na miejscu poniosły 3 osoby. Nie było nawet szans na ich reanimację. Tak stwierdzili przybyli na miejsce ratownicy medyczni i lekarze. I w związku z tym dopuścił się popełnienia 2 czynów. To jest jazdy po użyciu narkotyków i wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Sąd słusznie przypisał winę oskarżonego w popełnieniu tych 2 przestępstw. Co do kary, sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 8 lat pozbawienia wolności. Jest to kara surowa, ale w naszej ocenie jest to kara sprawiedliwa, która uwzględnia stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu, no i nieodwracalne skutki wypadku. Wyrok jest prawomocny.